Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony, z investio.pl. Zapraszam na cotygodniowy przegląd rynkowy, tym razem trochę inaczej, ponieważ w piątek, ale ze względu na to, że właśnie kończymy rok, no to jest praktycznie ostatni dzień, taki normalny dzień handlu, dlatego że 31 grudnia, czyli w poniedziałek, już ten handel jest troszeczkę okrojony, sesja jest krótsza, nie każdy kraj ma w ogóle otwarte banki. No i właśnie dzisiaj można podsumować sobie troszeczkę to, co się wydarzyło w 2018 roku, ale dla mnie ważniejsze jest to, jakie instrumenty mogą być najciekawsze w 2019 roku, a takie, które no, dają perspektywy fajnych stóp zwrotu, właśnie dzisiaj zaprezentuję. Między innymi powiemy sobie o złocie, srebrze, czy także i bitcoinie, czy kryptowalutach generalnie, czy tam już mamy do czynienia z odwróceniem trendu. A następne nasze spotkanie będzie dopiero w okolicach drugiego tygodnia stycznia, czyli właśnie w poniedziałek za tydzień. Więc zapraszam na cotygodniowy przegląd rynkowy. Startujemy. Zaczniemy właśnie od tego, co w tym tygodniu jeszcze nas czeka. Oczywiście dzisiaj jest koniec tygodnia, więc tam sporadycznie dane makroekonomiczne będą się pojawiały, między innymi zapasy paliw, tego typu rzeczy, ale będziemy mieli także informacje na temat inflacji z Niemiec, jeżeli chodzi o dane wstępne, ważne dane dla gospodarki europejskiej. Wczoraj mieliśmy bardzo ciekawy odczyt, jeżeli chodzi o zaufanie konsumentów w USA, dlatego że on spadł dość mocno. Tutaj widać, że z poziomu 100, prognoza była na 130, a wskaźnik wyniósł 128, więc ta różnica jest dość znaczna. Jak spojrzymy sobie na trend, no to tutaj jest trend wzrostowy, jeżeli chodzi o te dane makro. Tutaj mamy pierwszą taką mocniejszą falę spadkową. Zobaczymy, czy będzie to tendencja już teraz generalnie, tak, że konsumenci będą mniej pewni względem przyszłości, czy to jednak zaraz wróci na ścieżkę wzrostów. Jak to pan Donald Trump stwierdził, jedyną przeszkodą do dalszego rozwoju gospodarki USA jest Fed, czyli Rezerwa Federalna, jako że nie rozumie tego, co się dzieje w gospodarce i nie czuje tego, w jaki sposób należy prowadzić tą politykę pieniężną. Był to kolejny atak Donalda Trumpa na Fed. To spowodowało z jednej strony zawirowanie, z drugiej strony później bardzo mocne odbicie na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy ponad 5% wzrost w ciągu jednego dnia. Aktualnie giełdy sobie troszeczkę lepiej radzą, ale pytanie, czy to jest odwrócenie tendencji, i na ten temat też za chwilkę powiem. W przyszłym tygodniu natomiast mamy bardzo ważne dane, oczywiście w piątek, czyli payrollsy. To jest rzadkość, żeby w pierwszym tygodniu stycznia już payrollsy były publikowane, ale widoczne ten przestój, ten przełom roku nie spowodował żadnych opóźnień w publikowaniach danych makro z USA, dlatego też w pierwszy piątek stycznia będą publikowane dane na temat zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA. A teraz jak wyglądają poszczególne ruchy, trendy w długim terminie? Właśnie chciałbym zwrócić uwagę na złoto i srebro. Uważam, że srebro jest to instrument, który ma szansę na największą stopę zwrotu w 2019 roku. Srebro oraz złoto na przełomie 2015-16 roku dokonały załamania czy odwrócenia długoterminowej tendencji spadkowej, moim zdaniem. Czyli cały ten ruch spadkowy, który tutaj miał miejsce od 2011 roku, właśnie w okolicach 2015, września 2015 roku i później przez 2016 rok była tutaj takie odwrócenie tej tendencji, odwrócenie tej długoterminowej tendencji spadkowej. Przerodziło się to w trend boczny i złoto widać, że już odbiło. Jeżeli podzielimy sobie cenę złota przez srebra, to otrzymujemy taki wskaźnik, który pokazuje właśnie, jaka jest relacja między ceną złota i srebra, ale generalnie to jest taki oscylator, który raczej ma tendencję do poruszania się wewnątrz okolic 80-85, jeżeli chodzi o górne ograniczenie tego stosunku, i do okolic 60-65, jeżeli chodzi o dolne ograniczenie. No i teraz jest zawsze cały czas w okolicach górnego ograniczenia tego nazwijmy to oscylatora, czyli wskaźnika między ceną złota a srebra. W związku z tym wydaje się, że srebro jest zdecydowanie lepszą inwestycją aniżeli złoto w nadchodzących tygodniach. A co więcej, na przełomie roku zwykle złoto ma tendencję do wzrostu. Zresztą co widać, tutaj akurat jest przydziałka co 2 lata ze względu na skalę. Teraz to widać, że generalnie tutaj w przełomach, na przełomie roku zwykle złoto drożeje. I taka tendencja jest od kilkunastu lat widoczna, z krótkimi załamaniami w poszczególnych latach, które się zdarzają, więc generalnie statystyka jest po tej stronie, że jednak na przełomie roku złoto drożeje. No i na wykresie dziennym widać, jak ostatnie tak naprawdę miesiące to był dość mocny spadek na srebrze, natomiast złoto już się trzymało wyżej. Tak, tutaj mieliśmy ten spadek na srebrze zdecydowanie silniejszy aniżeli na złocie. No i tutaj też mamy, to zresztą można porównać, dodając odpowiednią skalę.
Jak zaczniemy sobie od tych spadków, które tutaj miały miejsce, no to widać, że później srebro zdecydowanie mocniej spadło, było ponad 15%, 14%, a złoto około 10%, 8-10%, więc tutaj te spadki na srebrze były silniejsze. No i teraz mamy odbicie na srebrze, goniące odbicie na złocie, a jak spojrzymy sobie na trend, jeżeli chodzi o rynek srebra, to warto zwrócić uwagę, że tutaj ostatni potwierdzony szczyt miał miejsce w okolicach poziomu 15 dolarów i to zostało wybite. Zostało wybite dodatkowo jeszcze, jak spojrzymy sobie na tą całą strukturę, to można dopatrzyć się tutaj konsolidacji, która jak została wybita, to mamy dwie metody na wyznaczenie zasięgu wybicia z tej konsolidacji. Albo poprzez miarę jej wysokości i tutaj mamy około 1 dolara, czyli teraz powinno dążyć do około 16 dolarów. Natomiast drugi pomiar to jest pomiar wynikający z jego długości, tak jakby trwania tej konsolidacji, więc jeżeli byśmy odmierzyli, no tutaj wypada w okolicach 18 dolarów, nawet jeżeli chodzi o zasięg wybicia. Ja jestem zdania, że srebro jest generalnie trzymane przez jakiegoś dużego inwestora na niskim poziomie cenowym, natomiast jego zastosowanie w technologiach, generalnie w życiu codziennym jest zdecydowanie szersze niż złota. A w całym nadchodzącym 2019 roku giełdy pokazały, że prawdopodobnie spodziewać się powinniśmy okresu niepewności, dalszego wyczekiwania. Zaczęło się to tak naprawdę w styczniu 2018 roku, kiedy była tam mocny ruch spadkowy, później całe wyciągnięcie, nowy szczyt, ale i mimo wszystko po tym szczycie znowu kolejna fala spadkowa i to przerodziło na S&P 500 w taki trend na ten moment rozszerzający się trójkąt być może. Jak spojrzymy sobie na wykres tygodniowy S&P 500, to widać, że tutaj rynek zniósł około 50%, no to trochę ponad 50% fali wzrostowej od stycznia 2016 roku, mierzonej do września 2018 roku. No, troszeczkę niżej tutaj trzeba było to wyznaczyć, tak, do września 2018 roku. No i tym samym zrodziło się tutaj pytanie, czy to jest nowy impuls, czy nowa korekta, jak to wygląda. I generalnie no, nie ma wątpliwości co do tego, że ostatnia fala spadkowa to było czy kolejna kontynuacja fali spadkowej. Chciałbym zauważyć, że już na wykresie dziennym, o tym mówiłem już dawno temu, mieliśmy załamanie trendu wzrostowego wraz z wybiciem poziomu 2868 i od tamtej pory cały czas trwamy w ruchu spadkowym. Ostatni potwierdzony szczyt był na poziomie 2819 i on nie był wybity w żaden sposób, cały czas rynek tylko dochodził do tego poziomu i się odbijał, a teraz biorąc pod uwagę cały ten ruch spadkowy, na ten moment cały czas musimy mówić właśnie o tym poziomie 2819 jako ostatnim potwierdzonym szczycie, dlatego warto zejść na poziom niżej, czy na wykres H4 i rozpatrywać ten ruch spadkowy jako osobny trend i ewentualnie, jeżeli ktoś by szukał spadków dalszych na giełdzie, to poczekać, aż rynek załamie aktualnie trwający trend wzrostowy na wykresie H4 znowu na trend spadkowy, bo aktualnie rynek na wykresie H4 właśnie porusza się w ruchu wzrostowym, dlatego że ostatni potwierdzony szczyt miał miejsce na poziomie 2430, to zostało wybite w górę, teraz rynek wybił nowy szczyt, więc poruszamy się w ruchu wzrostowym. Aktualnie cel jest w okolicach 2600, czyli poprzednich ważnych wsparć, które były wielokrotnie testowane, później wybite, więc teraz rynek prawdopodobnie tam dąży od dołu. Natomiast tendencja na wykresie dziennym cały czas jest spadkowa i tym samym należy oczekiwać, że po ruchu wzrostowym korekcyjnym pojawi się kolejna fala spadkowa. Dokąd mogłyby trwać spadki? Bardzo ciekawe miejsce, do którego rynek może dążyć, to jest właśnie górne ograniczenie całej tej konsolidacji, która miała miejsce przed wyborami prezydenckimi w USA przez praktycznie cały rok. Otóż tutaj poziom 2170, 2180 to są poziomy, do których rynek może spokojnie dojść, zatrzymać się tam i dopiero kontynuować ruch. Na ten moment brakuje jeszcze przesłanek do tego, żeby mówić o jakimś krachu na giełdzie. Cały czas te spadki są oczywiście duże, widoczne, natomiast nie są to spadki jednodniowe rzędu 10%, tylko bardziej rozłożone w czasie, co rodzi ryzyko, że one potrwają trochę dłużej, ale jednocześnie nie będą miały charakteru takiego krachu. Raczej może się pojawić bessa, bo na ten moment mamy trend spadkowy, więc może się pojawić bessa czy okres przestoju, ale wydaje się, że sytuacja gospodarcza USA jest na ten moment na tyle silna, że jeszcze będą podejmowane próby wzrostów, podejmowane próby powrotu trendu wzrostowego, tak jak teraz obserwujemy na wykresie H4. Niemniej jednak ja bym oczekiwał, że będzie pogłębiony ten spadek w 2019 roku
I dopiero w drugiej połowie, czy może nawet później, w 2019 roku pojawi się kolejna fala, silna fala wzrostowa, jeżeli, i to jest warunek konieczny, jeżeli spółki będą nadganiały wynik, nie pojawi się żaden, nazwijmy to w cudzysłowie, trup z szafy, tak jak to miało miejsce w 2007 i 2008 roku, kiedy w początkowych falach spadkowych zaczęły się pojawiać bardzo negatywne informacje, takie nawet bankructwa banków. Pytanie, czy tak nie będzie teraz? Wydaje się, że nie, dlatego, że nawet nic nie zapowiada za bardzo aż takich problemów. Jedyna rzecz, która jest bardzo negatywna, to to, że spread między rentownościami obligacji się wypłaszczył, czyli de facto krzywa rentowności się wypłaszczyła. No i to sugeruje, że inwestorzy spodziewają się jakiegoś zawirowania na rynku i być może właśnie to zawirowanie przerodzi się w jakiś okres bessy, po którym nastąpi kolejna fala wzrostowa w długoterminowym trendzie wzrostowym, bo jeżeli spojrzymy sobie na wykres miesięczny i ukryjemy wszystkie nasze analizy, no to widać, że ten ruch spadkowy może być tylko korektą w całym trendzie wzrostowym, który trwa na S&P 500 od 2007 roku. Tutaj mamy na ten moment próbę załamania tego trendu, jeżeli chodzi o wykres na bazie szczytów i den. Dlatego też to ryzyko istnieje. Natomiast mimo wszystko jeszcze tutaj te wzrosty po zwykłej korekcie, nawet 50% tych wzrostów, nie będzie to niczym strasznym, żeby z tego później rynek znowu ruszył na kolejne szczyty. I warto też spojrzeć właśnie na kryptowaluty. Czy tam mamy odwrócenie trendu? Czy tam pojawia się jakaś szansa na większe wzrosty? No, zdecydowanie warto spojrzeć na rynek Bitcoina, dlatego że jeżeli spojrzymy sobie na wykres 4-godzinowy, okaże się, że tutaj te spadki, które miały miejsce, został ostatni potwierdzony szczyt w okolicach poziomu 3500, zostało to wybite. Natomiast teraz w drugą stronę również miało to miejsce, bo ostatni potwierdzony dołek był na 3750. To zostało też wybite dołem, więc teraz mamy taką sytuację takiego impasu. Zobaczymy, czy rynek znajdzie w tym miejscu znowu wsparcie. Jeżeli popatrzymy sobie na wolumen dostępny na giełdzie w Chicago, to bardzo ciekawą sytuacją jest to, że na tym całym spadku oraz później w okolicach dołka na 3600 nie pojawił się żaden duży wolumen, ale później kolejna fala spadkowa to już się toczyło na dużym wolumenie, na dnie znowu był mały wolumen, czy tam de facto czekano, co się stanie, ale na fali wzrostowej znowu pojawił się duży wolumen. Może to oznaczać, że to dno, które się ukształtowało w okolicach 3100 dolarów, będzie już trwałym dnem, przynajmniej przed jakąś większą korektą. Dodatkowo widać tutaj odwróconą głowę z ramionami, potencjalną odwróconą głowę z ramionami. Teraz tworzy się potencjalnie prawe ramię. Jeżeli rynek wybije poziom 4200-4300, wtedy będzie szansa na to, żeby dążył w okolice 6000 dolarów, gdzie mamy poprzednie bardzo ważne wsparcie jako test od dołu. Na ten moment jest oczywiście za wcześnie, aby mówić o tym, że mamy trend wzrostowy na Bitcoinie, dlatego że na wykresie dziennym cały czas mamy ruch spadkowy. Tutaj warto zwrócić uwagę, że ostatni potwierdzony szczyt jest na poziomie 4371. I dopiero, przepraszam, 4380 mniej więcej. I dopiero wybicie tego poziomu otworzy drogę do większych wzrostów, ale to jest potwierdzone, czy to jest spójne z odwróconą głową z ramionami, którą tutaj potencjalnie rynek właśnie tworzy. To, co najmocniej wzrosło, to jest Ethereum. To jest ciekawe, ponieważ Ether wzrósł tutaj już powyżej ostatniego potwierdzonego szczytu, czyli powyżej 123 dolarów. No i teraz tworzy korektę właśnie w kierunku, czy właśnie na wsparciu na poziomie 116 dolarów i tym samym otwiera sobie drogę do wzrostów w kierunku 200 dolarów. To są poziomy, które istnieje, no bardzo duże prawdopodobieństwo, że tam rynek dojdzie. Teraz na wykresie 4-godzinowym również mamy trend wzrostowy. Ostatni potwierdzony dołek jest na 103,56, więc jest szansa, że rynek stąd rozpocznie gdzieś pomału znowu impuls wzrostowy. Skąd takie wzrosty na te Ethereum? Chodzi o to, że Ethereum jest bardzo mocno związane z ICO, czyli takimi publikacjami, ofertami publicznymi, podobnie jak IPO, jeżeli chodzi o giełdy regulowane. No i w 2018 roku ICO praktycznie nie istniało. Był to martwy rynek, wszystkie podmioty, które uzyskały pieniądze wcześniej, próbowały się rozwijać, nie wszystkim się udało. To trochę zniechęciło inwestorów do tego, żeby inwestować w nowe pomysły. I jednocześnie wpłynęło to negatywnie na, nazwijmy to, zawieranie takich
sprytnych kontraktów, które właśnie są autoryzowane przez Ethereum. No i w tym momencie też obrót Ethereum spadł, a to spowodowało stricte, krótko mówiąc, spadek też wartości, pomijając oczywiście cały spadek, czy całą bezcenę na rynku kryptowalut. Jeżeli ten rynek ożyje, czyli rynek ICO ożyje, wtedy też i Ethereum zacznie lepiej sobie radzić i być może inwestorzy starają się już to trochę zdyskontować poprzez wzrosty wartości Ethereum już teraz. Tak więc podsumowując cały mój wywód, uważam, że srebro jest najciekawszym instrumentem na początek, przynajmniej na pierwszy kwartał, pierwsze półrocze 2019 roku. Z drugiej strony kryptowaluty pokazują, że wracają do łask, przynajmniej krótkoterminowo, jakaś korekta się szykuje, więc pierwszy kwartał 2019 roku może być bardzo ciekawy. A ponadto giełdy, wydaje się, że ich czas na ten moment, jeżeli chodzi o ruch wzrostowy, został zatrzymany i prawdopodobnie przerodzimy się w okres szerszej konsolidacji, korekty, jakiegoś przestoju, ponieważ brakuje jeszcze takich dobitnych przesłanek do tego, aby miała nastąpić jakaś silna bessa, która będzie trwała latami. Raczej przerodzimy się w okres konsolidacji, który będzie akumulacją przed kolejnymi wzrostami, jeżeli spółki nadgonią wyceny, jeżeli spółki będą publikowały dalej dobre raporty i jednocześnie nie pojawi się żaden, nazwijmy to, trup z szafy, tak jak w 2007 i 2008 roku, kiedy co chwilę pojawiały się bardzo negatywne informacje. Na ten moment inwestorzy raczej dyskontują to, że spowolnienie może mieć miejsce ze względu na wojnę handlową, ze względu na nieporozumienia między Donaldem Trumpem a Fedem i tym wszystkim, co się dzieje z budżetem USA, w których cały czas Donald Trump walczy o to, żeby mieć pieniądze na mur między Meksykiem a USA. A jak będzie, no to zobaczymy w trakcie kolejnych spotkań, które już za półtora tygodnia pojawią się na kanale, czy to YouTube, czy Facebooku CMC Markets, a także zapraszam do Investio, gdzie co tydzień analizujemy instrumenty, no i publikujemy nasze prognozy tego, co się może wydarzyć w nadchodzących tygodniach, czy też miesiącach. Pozdrawiam, życzę udanego, szczęśliwego i pełnego sukcesów roku 2019. Marcin Tuszkiewicz.